Cześć, witajcie. Witam po dłuższej przerwie od nagrywania. Niestety u mnie bardzo ciężko jest z czasem, no ale jestem i dziś chciałabym poruszyć temat energii, wibracji. Czym tak w ogóle jest ta energia? Co to są te wibracje? Napisałam już o tym post, ale to tak naprawdę była tylko namiastka tego tematu. Miałam też pytania o to, no to jak tą energię podnieść, jak podnieść te wibracje. Więc chciałabym ten temat trochę poszerzyć i też wiem, że część osób woli nagrania, woli słuchać, więc nagrywam. Przygotowałam sobie takie notatki, bo jednak to jest bardzo szeroki temat, więc będę sobie zerkać, a nie chciałabym czegoś pominąć, bo jednak jest dużo tych elementów, które składają się właśnie na tą energię. Więc tak na początek powiem, co to jest tak naprawdę ta energia, co to są te wibracje. Ogólnie wszystko i wszyscy jesteśmy energią. Wszyscy jesteśmy, mówi się, że wszyscy jesteśmy jednością, wszyscy jesteśmy połączeni, wszyscy na siebie wpływamy i wszystko na nas wpływa. Energię można podzielić na trzy takie tematy, jak ludzie, myśli i po prostu przedmioty, którymi się otaczamy. I myślę, że jeszcze tak na wstępie powiem, że jeśli nie żyjemy w harmonii, jeśli nasza energia jest bardzo niska, jesteśmy po prostu bardzo wpływowi, jesteśmy po prostu jak takie chorągiewki na wietrze, że bardzo duży wpływ mają na nas inni, energia innych, emocje innych i po prostu my się temu poddajemy, że po prostu inni ludzie czy po prostu inne energie mają bardzo duży wpływ na nas. Gdybyśmy mieli silną energię, po prostu bez względu na wszystko byśmy pozostawali w tej swojej harmonii. Jeśli chodzi o ludzi, no to najprostszym przykładem, żeby to wytłumaczyć, jest to, że na pewno spotkaliście się z takimi sytuacjami, kiedy na przykład spotkaliście się z kimś i wracaliście do domu po prostu wykończeni, wyczerpani, bolała was głowa, byliście tacy pozbawieni tej energii, tej chęci do działania, tej motywacji. Albo też na pewno spotkaliście się z takimi sytuacjami, kiedy po spotkaniu z kimś wracaliście radośni, zmotywowani, pełni działania, chęci do życia. To są właśnie te wysokie wibracje. Jeśli chodzi o takie przykłady, dla mnie najprostszym przykładem jest to, że kiedy idziesz na jakąś imprezę, czy to na przykład jakieś wesele, czy jakaś domówka, czy na przykład urodziny kogoś i idziecie tam i spotykacie ludzi, których na przykład nie znacie. Przypuśćmy na weselu rodzina czyjejś tam rodziny, czy na przykład idziecie na wesele do koleżanki i nie znacie tak naprawdę tej rodziny i nie wiecie, kto tam będzie. Czy na przykład idziecie na jakąś domówkę do znajomych i są tam znajomi znajomych, których nie znacie osobiście i dopiero się wtedy tam poznajecie. I często właśnie w trakcie imprezy tworzą się takie kręgi, gdzie ono jest... Na przykład idziecie gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, bo często właśnie podczas jakiejś takiej większej domówki, gdzie jest więcej pomieszczeń, ludzie się gromadzą i na przykład wchodzicie tam i myślicie sobie, o nie, jaka tu jest ciężka energia, co ci ludzie w ogóle mówią, nie, to nie dla mnie, nie moje tematy. Czujecie, że jest tam po prostu no taka właśnie ciężka energia i na przykład zależy, bo jeśli sami jesteście w niskiej energii, to wam to podpasuje i będziecie tam siedzieć i będziecie też narzekać z tymi ludźmi i po prostu siedzieć w tej czarnej energii. A też na przykład pójdziecie do innego pomieszczenia i o tak, tam jest super, wszyscy się śmieją,
opowiadają żarty, jest no, super taka energia, gdzie fajnie jest posiedzieć, fajnie spędzić jest czas. Więc to jest właśnie ta wysoka energia. Chyba to tyle, jeśli chodzi o ludzi. No na pewno znacie takie sytuacje i czujecie po prostu, albo też właśnie wchodzicie gdzieś do jakiegoś pomieszczenia i już czujecie, że ktoś was nie lubi. Na przykład czujecie, że albo cię przed chwilą obgadywano, na przykład też możecie z kimś nie rozmawiać, wchodzicie na przykład do pracy i widzicie swojego szefa, który od razu widać, że ma dzisiaj zły dzień i lepiej z tym, co chciałaś do niego przyjść, lepiej może przyjść jutro, lepiej dać sobie spokój, bo widzicie, że ktoś jest w złym nastroju. I na przykład też u nas, bo mieszkam w Anglii, jest tak, że ludzie, chociaż w Polsce chyba też już tak jest, na przykład ja chodzę na spacery z psem i teraz z dzieckiem, bo mam synka, ludzie tutaj wszyscy się ze sobą witają, nieważne czy się znają czy nie, po prostu i będąc w parku każdy, kto się mija, zazwyczaj się ze sobą wita. I na przykład czasami widać już z daleka, że o, idzie ktoś, kto aż chcesz się z nim przywitać, bo jest taki wesoły, uśmiechnięty, gdzieś tam sobie coś nuci pod nosem, albo po prostu z daleka już się uśmiecha. A czasami idą tacy ludzie, którzy patrzą gdzieś się w ziemię, w ogóle burkną coś tam pod nosem, powiedzą te dzień dobry tylko dlatego, żeby powiedzieć. I to są właśnie po prostu ta energia, którą już widać z daleka i też potrafimy, mając dobrą intuicję, jesteśmy w stanie wyczuć, kto jaką ma energię i też co o nas myśli. I kolejna sprawa to są właśnie nasze myśli. Tak jak wspominałam, wszyscy jesteśmy połączeni. Ciężko wytłumaczyć energię, bo energia jest niewidzialna, więc nie każdy w to wierzy. Ale mówi się, że wszystko to, co myślimy, gdzieś po prostu idzie w przestrzeń i tak naprawdę jesteśmy połączeni takimi niewidzialnymi rurami, sznurami, że na przykład z kimś nie mamy nawet kontaktu, ale często o tych osobach myślimy, wracamy myślami do tych wydarzeń z przeszłości albo po prostu interesujemy się tymi osobami i to jest właśnie energia, która do tych ludzi płynie i czasami można wyczuć coś takiego, że ktoś o nas myśli. Ja na przykład tak mam, że potrafię wyczuć, że ktoś skupia na mnie uwagę i że akurat o mnie myśli i często to się sprawdza. To jest właśnie działanie tej energii, że nasze myśli gdzieś płyną i też jest ważne to, co myślimy, bo wszystko do nas wraca i tak też działa prawo przyciągania. Jeśli myślimy źle, jeśli jesteśmy negatywni, też przyciągamy do swojego życia właśnie te negatywne wydarzenia, tych negatywnych ludzi. I myśląc dobrze, przyciągamy też właśnie te dobre wydarzenia. Z myślami jest też taki problem, że czasami myśli mogą stać się osobnym bytem. Czyli jeśli po prostu o czymś, to nie są takie myśli, które przepływają przez nas, tylko takie zakorzenione, które ciężko jest wypędzić. I to są właśnie myślokształty, które też właśnie przy jajowaniu, oczyszczeniu jajem, o którym będę mówić później, widać to jako taką firankę, która powstaje. To są właśnie te nasze myśli, które jakby przykrywają nam widok i to jest właśnie taki osobny byt, który żyje sobie własnym życiem i my się mu po prostu poddajemy, że często po prostu nie postępujemy tak, jakbyśmy w głębi chcieli, tylko właśnie tak to, co nam przysłania widok i postępujemy właśnie zgodnie z tym myślokształtem, który się u nas ukształtował i to jest bardzo ważne, żeby się go pozbyć. Kolejną sprawą są przedmioty, po prostu wszystko to, co nas otacza, jest energią. Wszystko to, co mamy, to, co posiadamy, ktoś stworzył, ktoś włożył w to swoją energię, więc to ma bardzo duże znaczenie.
Szczególnie jeśli, o tym też wspomnę później przy tym, co obniża nasze wibracje, naszą energię. Jest to po prostu gromadzenie rzeczy. Jeśli na przykład mamy taki chaos wokół siebie, bałagan, zbieractwo, to po prostu jest energia, która gdzieś ciąży, leży, bezużyteczna. Warto się tego pozbyć. No i właśnie tak jak wspomniałam, każdą rzecz ktoś stworzył, ktoś włożył w tą jakąś energię. I no, każdy przedmiot ma jakąś tam swoją wibrację, swoją energię, więc to jest też ważne, czym się otaczamy. No dobra, teraz już przejdźmy dalej. Tylko napiję się chwilę. Dobra, wspomniałam już o ludziach, myślach, przedmiotach. Właśnie, taką podstawą, jeśli chodzi o energię, jest nasze ciało fizyczne. Bo, no nie oszukujmy się, nie bez powodu mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Więc nie ma sensu na przykład oczyszczać się różnymi technikami, jak jajowaniem czy okadzaniem szałwią. Możemy robić to non-stop każdego dnia, a i tak nie doda nam to energii. Bo najważniejsze jest nasze ciało. Jeśli nasze ciało nie jest zdrowe, nie pracuje odpowiednio, to nie będziemy mieli też tej energii, bo jednak jakby nasza dusza, nasza energia jest połączona z naszym ciałem. Nie da się po prostu żyć tylko tym, co duchowe, tym, co poza ciałem. Więc kluczowe jest po prostu to, by zadbać o nasze zdrowie, o nasze odżywianie, właśnie by dostarczać organizmowi odpowiednich mikro i makroelementów, które dodadzą nam tej energii, by spożywać tą wodę, która nas oczyszcza od środka. Pozbywamy się wtedy toksyn. Bardzo ważny jest ruch. No i właśnie to nie chodzi też o to, żeby się katować treningami i tak dalej, tylko żeby po prostu się ruszać. Wystarczy nawet spacer. W ruchu jest właśnie bardzo ważne to, że niektórzy unikają ruchu, bo boją się, że to odbiera im energię, są później zmęczeni. Ale prawda jest taka, że nawet 10 minut dziennie rano jakiegokolwiek ruchu tak naprawdę napędza nas bardziej i dodaje nam tej energii. I też ruch bardzo fajnie wpływa na to, żeby ruszyć tą energię w nas, tą zastałą energię, która gdzieś tam siedzi, żeby nią poruszyć. Kolejną sprawą są choroby. Jak wiadomo, choroby odbierają nam energię. Też skupiając się na tych chorobach, myśląc w bardzo negatywny sposób, przejmując się po prostu, wiadomo, że niestety nie da się całkowicie wyłączyć, jeśli ktoś ma raka na przykład i udawać, że wszystko jest super, ale nasze nastawienie ma ogromny wpływ. No i też wszelkie nałogi odbierają nam energię, no bo jednak jest to, z nałogami w ogóle jest tak, że nawet jeśli znamy swoje wartości, wiemy, co w naszym życiu jest najważniejsze, to niestety nałóg potrafi nam tak przyćmić mózg, że mimo, że będziemy uważać, że na przykład rodzina, zdrowie jest dla nas najważniejsze, to i tak gdzieś tam ludzie wybierają ten nałóg i nie potrafią się z tego uwolnić. I to jest właśnie odbieranie po prostu energii, bo ta energia idzie w ten nałóg, a nie w nasze życie. No dobra, no to chyba by było na tyle. Teraz chciałabym powiedzieć, co obniża wibracje. Większość ludzi bardziej chciałoby poznać, jak podwyższyć te wibracje, ale myślę, że najpierw trzeba wyeliminować te rzeczy, te czynniki, które tą energię nam odbierają, a jest ich bardzo dużo, nawet chyba, myślę, że więcej niż tych, którymi możemy sobie pomóc, którymi możemy sobie podnieść te wibracje. Więc tak, narzekanie. Narzekanie to bardzo niska wibracja. Można się paplać po prostu w tym błocie i narzekać cały czas. Sama mam z tym duży problem.
No nie oszukujmy się, każdy z nas lubi ponarzekać i czasami nawet częściej ludzie wolą narzekać niż skupiać się na tym, co pozytywne. A narzekanie odbiera nam bardzo energię, bo jednak skupiamy się na tym, co jest źle. I tak jak mówiłam, tak działa prawo przyciągania. Po prostu narzekając, przyciągamy sobie jeszcze więcej powodów do narzekania. Wiadomo, że każdy z nas ma czasami potrzebę się wyżalić czy coś, ale takie ciągłe narzekanie, ciągłe życie w tym, co jest złe, nam nie pomaga, nie wspiera nas, bo tak naprawdę przyciągamy sobie jeszcze więcej tych powodów do narzekania, bo tak działa prawo przyciągania. Kolejną sprawą jest obgadywanie, mówienie i myślenie o innych źle. Życie po prostu cudzym życiem i jest mnóstwo takich ludzi, którzy obgadują wszystkich wokół, śledzą wszystkich, skupiają, właśnie to jest to. To odbiera nam energię, bo nie skupiamy się na sobie, nie skupiamy się na swoim życiu, na tym, co możemy zrobić ze swoim życiem, tylko są ludzie, którzy potrafią przewijać tego Facebooka, patrzeć, co kto dodał, co kto robi, czym ktoś się zajmuje. Jest to po prostu oddawanie swojej cennej energii innym ludziom, które tak naprawdę nic nie wnosi do naszego życia, bo no nic nam to nie daje. Więc nie skupiajmy się na życiu innych. Nieważne, co kto robi, czym się zajmuje, co powiedział, jak to powiedział, tylko po prostu akceptujmy ludzi takimi, jakimi są. Każdy z nas jest tutaj w jakimś celu. Każdy z nas też czegoś nas uczy, więc nawet jak ktoś nas skrzywdził, no to widocznie taka była lekcja, trzeba to przerobić i sobie z tym poradzić, a nie po prostu później ktoś nas zranił, a my śledzimy cały czas tę osobę i tylko znaleźć coś, żeby a ona tu coś źle powiedziała albo coś źle zrobiła, a jak ona wygląda, o chyba jej się przytyło. I to jest właśnie coś, co odbiera nam energię. Myślę, że to jest jedna z najcięższych przyczyn, które odbierają nam energię. Kolejną sprawą jest gniew i żal. Często ktoś nas rani, no takie jest życie i nie potrafimy sobie z tym poradzić. Żyjemy w strasznym gniewie do tej osoby, nienawidzimy tą osobę. I to także odbiera nam energię, to nic nam nie da, że będziemy kogoś nienawidzić. Po prostu wybaczyć, pogodzić się z tym, co się stało, wynieść jakoś z tego lekcję, bo zawsze jest z tego jakaś lekcja i puścić to wolno, bo to, że będziemy się tego trzymać i żyć w tej nienawiści, do niczego nie prowadzi, raczej tylko nam szkodzi. I też taka ważna sprawa, że wybaczenie nie oznacza tego, że mamy z tą osobą się pogodzić, mamy z tą osobą dalej żyć, znosić to, co ta osoba nam zrobiła czy robi, tylko po prostu wybaczyć, zrozumieć, zaakceptować i puścić to wolno, po prostu nie trzymać tego gniewu, żalu w sobie. Bardzo duży wpływ ma nieprzepracowane dzieciństwo, jakieś różne negatywne przekonania, lęki. Wiadomo, każdy z nas coś w życiu przeżył, każdy z nas miał jakieś dzieciństwo, czegoś nie dostał, czegoś było za dużo, mamy jakieś różne właśnie z tego negatywne przekonania i trzeba to niestety przepracować. To jest taka jakby walka ze swoim cieniem. Trzeba przepracować to, co się stało, tak samo pogodzić się z tym, zaakceptować, wynieść tą lekcję i nie wracać do tego. I tak samo też właśnie życie w takiej przeszłości. Wracanie ciągłe do przeszłości, tego co się stało, przeżywania tego na nowo. To właśnie też odbiera nam energię. Powinniśmy żyć w tu i teraz, skupiać się na tym, co jest teraz i to nam doda energii. A nie takie rozpamiętywanie, bo to właśnie po prostu jest. Nie żyjemy tu i teraz, dlatego nie mamy tej energii, bo ta energia cały czas wraca do tego, co było i żyjemy gdzieś tam w przyszłości, a nie teraz.
taki właśnie pesymizm, negatywizm, widzenie wszystkiego w czarnych barwach, to też odbiera nam energię, nie sprawi, że będziemy mieli jej więcej i nie sprawi, że będzie nam lepiej, bo tak samo tak działa prawo przyciągania. Jeśli jesteś negatywny, wszystko widzisz w czarnych barwach, to po prostu sobie to przyciągniesz i jeśli będziesz nie będziesz pozytywny, nie będziesz myślał pozytywnie, to będziesz do swojego życia po prostu przyciągać takie wydarzenia, które będą cię w tym podtrzymywać, żebyś dalej uważał, myślał negatywnie. Tak jak wspomniałam, złe odżywianie odbiera nam energię, no po prostu nam jej nie daje, więc nie mamy tej energii. Nałogi, no i wampiry energetyczne, podczepy. Na pewno właśnie tak jak wspomniałam na początku, spotkaliście się z takimi ludźmi, którzy po spotkaniu, z którymi jesteście wypruci z tej energii, to są właśnie wampiry energetyczne. Oni właśnie karmią się takim obgadywaniem, narzekaniem. To jest ich główny temat w życiu. I no ci ludzie, oni karmią się tym. Jeśli ty w to wejdziesz i razem z nimi będziesz narzekać, obgadywać, to po prostu oni z tego zyskują energię, a ty po prostu na tym tracisz, wracasz z bólem głowy, wypalony, wykończony. Więc no, z takimi ludźmi chyba nie da się inaczej. Musisz być naprawdę twardą osobą, która ma bardzo wysoką energię i nie pozwoli sobie na to, by ta osoba miała na ciebie wpływ, ale to jest niestety bardzo ciężkie. Kolejną sprawą są podczepy. Tu już zależy, w co kto wierzy, ale mówi się, że ja na przykład wierzę w reinkarnację i nasza dusza, nawet jeśli ktoś nie wierzy w reinkarnację i wierzy w to, że na przykład dusza idzie do nieba, no to są takie sytuacje, kiedy ktoś ginie nagle w jakimś wypadku, nie chciał bardzo umierać, albo na przykład zachorował na raka czy na coś i nie może się z tym pogodzić i nie chce umierać, nie chce odchodzić. I potem ta dusza nie chce iść tam w stronę tego światła, nie chce na przykład reinkarnować jeszcze raz, po prostu twierdzi, że ma dosyć i już tu nie wraca. Jak wiadomo, mamy wolną wolę, mamy prawo do tego, ale to niestety nie jest dobre, bo zostajemy na tym świecie, ta dusza zostaje, no i dusza niestety bez ciała traci swoją energię i musi się gdzieś podczepić, więc wtedy podczepia się pod drugą osobę i po prostu ciągnie z niej energię, żeby po prostu przetrwać, więc to już jest taki trochę inny temat, ja się tym nie zajmuję, ale no, są ludzie, którzy odczepiają te podczepy. Ale można to też zrobić właśnie, zadbajmy po prostu o tą swoją energię i o to, by oczyszczać się i pielęgnować po prostu tą swoją energię. I jeszcze taką jedną sprawą jest bałagan. Tak jak wspomniałam, przedmioty też mają swoją energię. Więc gromadzenie, takie zbieractwo. Wiadomo, że są ludzie, którzy mają jakieś hobby i coś kolekcjonują, ale też ważne jest, żeby zachować w tym taki porządek, umiar. Bo właśnie, są też ludzie, którzy na przykład nie zwracają na to uwagę i mają gdzieś, co tam mają w tych szafkach, że tam wszystko wypada, to wpychają z powrotem, ale to niestety odbija się na nas, bo właśnie takie zbieractwo, kiedy ktoś wszystko bierze, tak, ja to chcę, albo na przykład kupuje dużo i to wszystko gromadzi i tego nie używa i to jest jakaś energia, która gdzieś ciąży, leży. Na pewno sami zauważyliście, że kiedy posprzątacie w domu, jest świeżo i fajnie, wtedy się lepiej czujecie, bo ta energia, ta przestrzeń została oczyszczona, więc warto zadbać o ten porządek, o ten ład w domu. Na przykład ja tak mam, że mam czasami trochę obsesję na punkcie tego, że bardzo lubię porządek i na przykład czasami mnie denerwuje, że gdzieś tam w szafkach jest jakiś bałagan i mam cały czas to w głowie. Czy nie mogę na przykład się zrelaksować, odpocząć,
kiedy w domu jest bałagan, jest pełno kurzu, brudu. No po prostu tak mam. Dobra, teraz chciałabym przejść do tego, jak podwyższyć te swoje wibracje, jak podnieść tą energię, więc tak jak wspominałam, nastawienie ma ogromne znaczenie. Jeśli będziemy myśleć pozytywnie, pozytywnie się nastawiać, wstawać z rana z pozytywnym nastawieniem, ciesząc się kolejnym dniem, a nie mówiąc sobie, o Jezu, znowu kolejny dzień przede mną, muszę zrobić to, to i to, no to tej energii nie będziemy mieli. Właśnie ważne jest to, jak się nastawiamy od samego rana. Miłość. Miłość to bardzo ogromna wibracja, bardzo wysoka wibracja, więc no chyba nie muszę tłumaczyć. Życie po prostu w miłości, miłość nadaje skrzydeł. Też właśnie takie błogosławienie innych. To chciałam wspomnieć o tym później, ale wspomnę też o tym teraz. Po prostu bycie dobrym dla innych, błogosławienie ich, życzenie im dobrze. To dodaje nam energii, to podnosi nasze wibracje. Kolejną sprawą jest wdzięczność. Wdzięczność jest ogromną, wielką wibracją, która podnosi nam tą energię, więc bądźmy wdzięczni za drobne rzeczy nawet, za wszystko. Za to, co mamy. Często jest tak, że nie doceniamy tego, co mamy, a powinniśmy być wdzięczni nawet za to, że chociaż tu jesteśmy, że mamy prawo tu być, że możemy tu być, że żyjemy, że możemy korzystać z tego świata. Więc bądźmy wdzięczni za to, za każdy dzień, za to, że wstaliśmy, za to, że jesteśmy zdrowi, bo zdrowie jest najważniejsze. Nie mając zdrowia, nie ma tak naprawdę niczego. Sama się ostatnio o tym przekonałam, kiedy czułam się bardzo źle, kiedy moje zdrowie trochę podupadło. Zrozumiałam, że skupiamy się na takich rzeczach, dążymy do czegoś, a kiedy to zdrowie się kończy, zaczynamy rozumieć, że gdy tego nie ma, nie ma nic, i kiedy nie ma zdrowia, to nie ma siły do tego, by żyć i z tego życia się korzystać. Więc cieszmy się po prostu za wszystko, co mamy, za to, że możemy napić się herbaty ciepłej, za to, że możemy wziąć prysznic i stać pod nim, że mamy tą wodę, że możemy zjeść, że nie musimy biegać po lasach i polować na jedzenie cały dzień, żeby później wieczorem zjeść sobie kawałek mięsa czy czegoś. Bądźmy po prostu wdzięczni. No właśnie, jeśli chodzi o jedzenie, to jeszcze przyszła mi jeszcze taka myśl, że mówi się, że jedzenie cierpienia obniża wibracje, czyli jak domyślacie się, jedzenie mięsa. No jednak zwierzę, które szczególnie w tych hodowlach przemysłowych nie są dobrze traktowane i po prostu cierpią, i też zwierzę wyczuwa to. No jednak jest to bardzo stresujące i zwierzę wyczuwa to swoją śmierć, więc no to jest jedzenie po prostu śmierci, więc no jedzenie ma duży wpływ. To też może obniżać nasze wibracje. Tak samo na przykład spożywanie nabiału, bo jednak to też jest ogromne cierpienie, bo sama też o tym nie wiedziałam kiedyś, ale myślałam, że krowa daje mleko z sama siebie. Niestety tak nie jest. Krowy są sztucznie zapładniane non-stop, po prostu ciąża po ciąży. Małe cielaki są odbierane rodzicom, znaczy mamie, karmione są sztucznie, a mleko jest po prostu dla ludzi, więc to jest ogromne cierpienie i to niestety na pewno ma ogromny wpływ na nasze wibracje. No, tak jak mówiłam, życie w tu i teraz. Tak naprawdę jest tylko to, co jest teraz. Teraz mamy wpływ na swoje życie, teraz kreujemy swoje życie, więc żyjmy w tu i teraz i to na pewno doda nam energii. Też właśnie takie, nie wiem czy tu, nie napisałam tego, medytacja. Właśnie skupienie się na tej chwili obecnej, na tym, co jest teraz, albo po prostu na chwili ciszy, wsłuchaniu się w
dźwięki, które nas otaczają, skupieniu się na tym, co widzimy, na tym, co czujemy, to właśnie doda nam energii, a nie takie rozpamiętywanie albo snucie wielkich planów na przyszłość i życie jakąś taką iluzją i takim... Wiadomo, że też ważne jest to, by mieć jakiś cel przed sobą i dążyć do niego, ale żeby to nie było takie oderwane od rzeczywistości i na przykład życie po prostu tym, co mogłoby być, a nie tym, co jest teraz, bo niestety nie ma nic, jest tylko tu i teraz. I tak jak wspominałam, minimalizm, nie otaczanie się gromadą rzeczy, porządki, to na pewno nam doda energii. Teraz chciałabym powiedzieć, co z tą energią zrobić, bo tak jak wspominałam też, można się oczyszczać milion razy i to nie doda nam tej energii. Więc po pierwsze, często właśnie różne wydarzenia, różne sytuacje w naszym życiu, często też zakopujemy gdzieś to w sobie, nie chcemy do tego wracać, gdzieś to w nas jest. I to jest zastała energia, która tam po prostu siedzi i nie chce stamtąd wyjść. Stamtąd, nie wiem jak to określić, ale no, energia nie jest tylko w ciele, bo mówi się też, że w zależności jaką duszą jesteśmy, a jeśli jesteśmy na przykład duszą starą, to nasza dusza podobno potrafi zająć nawet całe pomieszczenie, jest taka obszerna. I nasza energia jest też wokół, bo tak jak mówiłam, możemy wyczuć, kto jaką ma energię. Więc trzeba tą energię poruszyć po prostu. Dlatego ruch jest taki ważny, żeby tą energię ruszać, żeby ta energia nie zastygała w nas. I to się tyczy też na przykład naszego domu, czy naszej przestrzeni, gdziekolwiek żyjemy. Też w różnych kątach może się poosadzać energia, która tam siedzi i trzeba ją poruszyć. I jak ją poruszyć? Tak jak wspominałam, ruchem, albo też kolejną taką sprawą, techniką, są dźwięki. Dźwiękiem wszelkie różne, można też odpalić sobie, wiadomo, na YouTubie są różne na pewno składanki z muzyką oczyszczającą, ale wszelkie jakieś różne grzechotki, bębny, jakieś misy tybetańskie, różne takie przedmioty poruszają tą energię, więc można na przykład przejść po domu i tym dźwiękiem. Też właśnie bardzo ważna jest nasza intencja i tak naprawdę to, co my czujemy, więc ważne, by skupić się na swojej intuicji i po prostu nie brać jakichś gotowych technik, które gdzieś tam ktoś powiedział i na przykład wy czujecie, że to nie ma sensu, ale to robicie. Po prostu ważne jest, by robić to, co tak naprawdę to my nadajemy wszystkiemu sens i jeśli coś ma dla ciebie sens, jeśli uważasz, że wedle ciebie to zadziała, to po prostu tak rób. Wszelkie właśnie wizualizacje, na przykład możemy sobie wizualizować, że oczyszczamy nasz dom, albo oczyszczamy nasze ciało, więc wszelkie właśnie medytacje prowadzone, oczyszczenia i tak dalej, to na pewno bardzo dobrze działa. Też właśnie to już w sumie jest do oczyszczania bardziej. Chyba jeśli chodzi o zastałą energię, to by było na tyle. Też na przykład woda. W ogóle żywioły mają ogromny wpływ. Więc możemy sobie wyobrazić, ja na przykład to bardzo lubiłam, kiedy morsowałam. Niestety teraz w tym roku nie udało mi się iść do morza, bo mamy małe dziecko. A jeszcze wcześniej przed ciążą ja uwielbiałam morsować i wchodzić do morza. I to działało na mnie właśnie tak oczyszczająco, poruszająco tą energię, kiedy wchodziłam i pływałam w tym morzu, w tych falach i wtedy nagle taki był spokój, bo kto morsuje na pewno wie, jak to jest, kiedy wchodzisz do tej zimnej wody. Nie skupiasz się na niczym innym, tylko na tym oddechu, żeby... No bo jednak jest to strasznie takie zatykające.
No na pewno ludzie, którzy morsują regularnie, już aż tak tego nie przeżywają, ale na przykład dla mnie te pierwsze razy były straszne takie, kiedy nie liczyło się nic innego, tylko na to, by skupić się na tym oddechu, by uspokoić ten oddech. I właśnie ja lubiłam po wejściu do tego morza, nie lubiłam stać w miejscu, no bo jednak te fale sprawiały, że raz miałam wodę po pas, później po szyję, byłam przez chwilę odkryta. Zawiewał mnie wiatr, więc to nie było dla mnie przyjemne i lubiłam właśnie w tej wodzie pływać i wtedy następował taki spokój, takie oczyszczenie, tym bardziej woda morska, sól oczyszcza, więc to ma bardzo pozytywny wpływ. Jeśli chodzi właśnie o to oczyszczenie, no to tak jak właśnie powiedziałam, woda ma bardzo pozytywny wpływ. Na przykład picie wody z odrobiną soli, czy mycie się właśnie, i to też właśnie zależy od nas, jaki sens temu nadamy, więc na przykład wszelkie kąpiele w różnych solach, w olejkach eterycznych, możemy sobie takie robić z intencją po prostu oczyszczenia. Właśnie nasza wyobraźnia, wyobrażanie sobie tego, że na przykład kiedy się myjesz, możesz umyć się solą też i czy po prostu różnymi żelami czy czymś z solą morską na przykład. I po prostu mieć tą intencję, że myjąc się oczyszczam po prostu swoje ciało z wszelkiej negatywnej i niekorzystnej energii. Ogień na przykład ma bardzo duży, potężną moc. Wszelkie na przykład palenie, spisywanie tego na przykład tych swoich złych emocji, czy z tego, z czego chcemy się oczyścić i spalenie tej kartki, jeszcze na przykład zakopanie tych resztek w ziemi, oddanie tego ziemi, bo ziemia też ma właśnie, tak jak wspomniałam, wszelkie żywioły, ziemia, woda, ogień, powietrze. Także do ognia palenie, świece. Ja nie zgłębiałam zbytnio tematu świec. Wiem, że tylko biała świeca jest oczyszczająca, więc możemy sobie zapalić taką świecę z intencją oczyszczenia nas. A czarna świeca na przykład mówi się, że jest po to, by od odcinania się po prostu, więc możemy zapalić sobie taką czarną świecę z intencją odcięcia się od tych wszelkich negatywnych energii, od tych podczepów, wampirów i po prostu danie tej świecy spalić się do końca i później te resztki właśnie na przykład zakopać sobie w ziemi, oddać to ziemi. Ziemia ma ogromną moc, więc też właśnie ostatnio dodałam przesłanie o uziemieniu i techniki, w jaki sposób możemy się uziemić, więc chodzenie właśnie po ziemi boso, wszystko po prostu to, co jest w ziemi, na przykład też spożywanie roślin, które rosną w ziemi, albo na przykład właśnie rośliny, przytulanie się do roślin, przytulanie się do drzew z takim, z intencją, by ta ziemia, znaczy, no by to drzewo przekazało nam swoją energię. Oczywiście nie róbmy tego w sensie takim, że to ja się będę posilać teraz od drzew. Drzewo też musi jakby, musimy poprosić o tą energię. Powietrze. Powietrze właśnie, ja na przykład bardzo lubię po wstaniu rano otwierać okno z intencją właśnie, by to świeże powietrze napłynęło, ta świeża energia i żeby po prostu jakby przewietrzyć ten pokój, zabrać tą wszelką negatywną energię. Z powietrza też można przypisać do tego właśnie okadzanie szałwią. Ja jeszcze tego nigdy nie robiłam. Mówi się, że to jest bardzo dobra technika. Można okadzać właśnie dom, można okadzać siebie, przedmioty, których używamy. Oddech, też właśnie do powietrza, techniki, wszystkie techniki właśnie oddechowe, czyli medytacja też może bardzo pozytywnie wpłynąć na właśnie oczyszczenie, na pozbycie się tej, możemy właśnie
z każdym wdechem myśleć, że wdychamy tą dobrą energię, z wydechem pozbywamy się wszystkiego tego, to co złe. Tak jak wspominałam, ziemia. Do ziemi można też przyporządkować kryształy. Z tego, co ja się orientuję, to na przykład turmalin czarny jest uznawany za taki właśnie bardzo ochronny przed tymi negatywnymi energiami, przed tymi wampirami energetycznymi. Też nie zgłębiałam tematu zbytnio kamieni póki co, ale właśnie jest dużo kamieni takich ochronnych, które po prostu możemy sobie nosić jako naszyjnik czy bransoletkę, czy po prostu gdzieś w kieszeni, który będzie nas chronił albo będzie nam po prostu dodawał tej energii. Z tego co wiem, to jeszcze kryształ górski właśnie jest taki uzdrawiający. Co tam jeszcze? Modlitwa. Zależy co kto wierzy, możemy po prostu Bogu, czy komu, w kogo tam wierzymy, oddawać w modlitwie po prostu to, co nam nie służy, albo prosić po prostu o tą energię. Teraz mi się właśnie przypomniało, ja uwielbiam taką technikę, kiedy wstaję rano, wychodzę, otwieram drzwi i właśnie u mnie wyjście na ogródek jest od wschodu słońca. I kiedy właśnie słońce jest takie wschodzące, jeszcze takie czerwone, pomarańczowe, i wtedy lubię na przykład wyciągnąć sobie rękę w te słońce, i kiedy to słońce jest jakby na mojej dłoni i mówić po prostu, by wszechświat przekazał mi tą swoją pozytywną, korzystną energię. No właśnie, wszechświat jest energią, jest bogaty, więc korzystajmy z tego, co mamy. Co tu jeszcze? No właśnie wizualizacje wszystkie. Na przykład wizualizowanie sobie chroniącego nas światła, czy na przykład ja lubię sobie jakby wizualizować granice swojej energii i na przykład wiem, że tak jak wspominałam też o tych sznurach, rurach, to też możemy sobie wizualizować, że po prostu odcinamy się od tego, bierzemy sobie ten sznur, odcinamy się, nie ma tego, wypuszczamy to gdzieś tam w przestrzeń, w czarną dziurę. Niech to sobie świat zabierze, bo tego nie potrzebujemy. I na przykład światłem sobie tą dziurę po tym sznurze tamujemy, wprowadzamy światło do po prostu do siebie. Granice. To też właśnie taki temat też już do tego, co mówiłam wcześniej. Ważne jest, by wyznaczać swoje granice, nie pozwalać innym ich przekraczać, ale też granice właśnie takie swojej tej energii, swojego ciała. No, to by było chyba na tyle. Trochę tak pomyślałam o tym, o tej zastawie energii, zostałej w sumie nie, ale o oczyszczaniu, zabezpieczaniu. Jeszcze możemy pielęgnować tą energię właśnie poprzez medytację, przez błogosławieństwa innych, siebie, czucie tej wdzięczności. No i też właśnie, tak jak wspominałam, niezbieranie niepotrzebnych rzeczy, nie otaczanie się niepotrzebnymi rzeczami, niepotrzebnymi ludźmi, na przykład utrzymywanie kontaktów z kimś, bo tak wypada. Po prostu, jeśli czujemy, że ktoś nas rani, ktoś przekracza nasze granice, ktoś nie szanuje nas, to po prostu trzeba się pozbyć tego i tak jak wspominałam, to nie oznacza, że mamy żyć w nienawiści, tylko po prostu szanujmy siebie. To by było chyba na tyle. Tak jak wspominałam, to bardzo szeroki temat, bo wyszło już 45 minut. Mam nadzieję, że nikogo nie znudziłam, a wręcz przeciwnie, zachęciłam do tego, by dbać o tą swoją energię. Pamiętajmy, że jeśli my nie zadbamy o siebie, to nie zadbamy też o innych. No i co? No życzę Wam wszystkiego dobrego i przede wszystkim, tak jak temat tego filmiku, życzę Wam mnóstwo energii i po prostu tego, by nikt nie miał na Was wpływ, byście mieli tyle energii w sobie, że nikt Wam nie będzie w stanie na Was wpływać i tej energii Wam odbierać.
No to tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie mi serduszko, udostępnijcie post, zaproście swoich znajomych do oglądania i z wdzięcznością żegnam Was. Pa!